Cześć, witajcie. Jestem Pesymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Jestem dzisiaj Miki Mikael, którego wygrałem lekką zabawkę. I będziemy dzisiaj tworzyć film fabularny. To jest poradnik od nas, tak? Od nas. Jak tworzyć film fabularny. Straszna gra. I halo, słuchaj, i do nagrywania użyjemy gry Straszny Dwór. Sprawdzę, czy się nagrywa. Reguły tej gry są strasznie proste. Chyba, że się gra na 7 dłów, bo 8 się odłożyło do pudełka, żeby było trudniej. My tak graliśmy, niestety przegraliśmy. Więc wyjmiemy zaraz tego ducha. Mamy również 4... Dzisiaj to jest wredny duch, uważaj. 4 bohaterów naszego dramatu. Nie nagrywa się. Czekaj, mam mało pamięci. Na wzgórzu za twoim domem znajduje się posępny, opuszczony dwór, spowity wieczną mgłą. Wraz ze swoją wierną, podwórkową bandą lubicie się tam zakradać przez starą, przerdzewiałą bramę i grać w cykora. Wczorajsza wyprawa była jednak inna, ponieważ dostrzegliście we mgle dziwne, świetliste sylwetki. Dorośli nigdy wam nie uwierzą. Postanowiliście więc, że uratujecie miasto i przy użyciu spirytu oraz wiedzy czerpanej z komiksów przepędzicie duchy tam, skąd przeżyły. I mamy tutaj bohaterów naszego dramatu. To jest Harry Potter. Harry Potter, ale ma magik z latarką. Z latarkę, a nie różdżkę. To jest Robin Hood. Z procą. To jest taka troszkę, babka w kostiumie jak Hera Syndulla, albo kostium pilota, albo Nurek, ale ma krótkie włosy. To jest ktoś, a to jest, ma ładne włosy, ale niestety... I broni się kawałkiem drewnianego płotu. I ma kuszące, prowokujące... O dziwo, figurki są takie same z dwóch stron, a nie mają pleców, przez co łatwiej jest je zajść od tyłu. Tutaj są podstawki nie grają do roli fabularnej, ale są. Nasi przyjaciele mieli również 4 posągi aniołów. Fajnie, nie? I ogólnie to był dom nad cmentarzu. I oni tam mieszkali. Nie mieszkali. Scenariusz mówi, że oni się tam to jest dom na wzgórze za twoim podwórkiem znajduje się posągu opuszczony dom. I właśnie tak było. I były 3 duchy. Właściwie to 8, ale 3 rodzaje. Były duchy z melonikiem. Były duchy grubasy, ale tylko 2, bo trzeciego... Pokazać duchy grubasy. Trzeciego zjedli. Słuchaj, ja nagrywam film, ty nagrywasz vlogi z planu. Jeśli ty będziesz zajmować więcej miejsca niż moja kamera, to ten film nie ma sensu. A tutaj mamy duchy kobiety. Wiem, że to seksistowskie. Dzielimy mężczyzn na rodzaje, a kobiety to takie pogardliwie kobiety, no. Więc, tak powinno być. Więc właśnie tak jest. Nasi przyjaciele się podzielili. Rudy i Ruda poszli do pomnika z duchami z melonikiem. Do grubasów nikt nie poszedł, bo się bał, że go zjedzą. Ta kobieta w kostiumie nurka poszła do wieży brązowej w kolorze właśnie takiej. A Harry Potter poszedł do niebieskiej wieży. Następnie Ruda w kombi... Nie Ruda. Ta w kombinezonie przedostała się do grubasów. Grubasy ją zjadły, odpada, a potem grubasy zjadły siebie. To znaczy jeden zjadł drugiego, więc ten grubas też odpada. To jest fajny ten borsuk. Który? O, ten fajny, no. Tutaj Harry Potter pokonał duchy kobiet, które odpadły. A Rudzi zostali pokonani, czy nie? Kulamy kostką. Jak wyjdzie biały, to nie zostali, a jak wyjdzie jakikolwiek inny kolor, to... też nie zostali, ponieważ ja taki to wymaga do scenariusza. O, biały wypadł. Teraz ja jeszcze więc kulam, nie zostaną zjedzeni. Teraz ty, no kulaj. Drodzy widzowie, że chcecie kulnąć ze mną, starczy, że da się w tym. Dobra, następnie kule. Harry Potter poszedł tutaj. Ekran. Uwaga, i tutaj. Kulamy. Mieszamy kostką. I kulamy. Jak sami widzicie, wyszedł też biały. Więc oni poszli tutaj i myśleli... I tutaj, więc pokonali duchy z melonikami i użyli klucza. Teraz Harry Potter również użył klucza i ten grubas, który stał się dobry, również użył klucza. Jak widzicie, grubas stał się pełnoprawnym członkiem drużyny. Ta odpadła. Ta odpadła, no i... To wystarczy. Ale zostali oszukani. Był bowiem jeszcze jeden posąg anioła. Jeden, by wszystkie zebrać i w ciemności związać. Więc tam poszli i włączyli klucz. Klucz, tak. I nic się nie stało. Duchy się pojawiły z powrotem. Pojawiła się też ta babka, która stała się duchem.
tym odcinku to byłoby już na tyle. Jeśli się wam spodobało, nie zapomnijcie dać lajka, pozytywny komentarz i zasubskrybować mój kanał. I zapraszam na making of, który będzie na moim...